korki od szampana wystrzeliły. Piłkarze Wiktorii 1918 Jaworzno zanotowali w ubiegłym tygodniu dwa efektowne zwycięstwa i zapewnili sobie awans do A-klasy. W środę podopieczni trenera Tomasza Kijewskiego rozgromili Wysełkę Roskochów na wyjeździe 7-0, a w sobotę rozstrzelali siatkę UKS-u Regulice. W spotkaniu z Wisełką 4 bramki zdobył Bartłomiej Kędzierski, a po jednym dołożyli Piotr Wartała i Grzegorz Szwed. W uzyskaniu takiego rezultatu gospodarze pomogli bramkom samobójczą. Przed spotkaniem z UKS-em Regulice wiadomo było, że zwycięstwo da Wiktorii awans do A-klasy. Biało-zieloni wzięli sobie to mocno do serca i nie mieli litości dla przyjezdnych. 4 bramki Mastalerza, 2 Ciupka i po jednej Wartały, Rosy, Stokłosy i Kędzierskiego dały fenomenalny wynik 10-0. To oznacza, że w przyszłym sezonie Wiktoria zagra w A-klasie. 22 maja Wiktoria zmierzy się ze Zrywem Brodła. Będzie to mecz charytatywny, podczas którego odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie 4-letniej Emilii Koryczan. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji.